Witam kochanie, jesteśmy na kanale Jerry Funeki. Dzisiaj składamy galwanizowane podwyższone łóżko ogrodowe. Łóżko jest wymiarów 240 x 90 x 29 cm wysokości. Będzie służyło do zasadzenia warzyw. No to przystępujemy do następnej części. Jak widać, sprawa jest prosta. Składa się z 6 prostych, 4 wykręconych. Skręcamy wykręcone razem, proste do tego i będziemy mieli łóżko. Chyba nie mam taką nadzieję. Śrubki załączone. Do tego jest załączony śrubokręt. Całkiem fajna sprawa. Nie powinno to rdzewieć. No i zobaczymy, jak się to sprawdzi. Montaż jest bardzo prosty. Dla totalnego laika żaden problem. Konstrukcja wydaje się być dość stabilna, przynajmniej na razie. Te blachy są fajnej grubości, więc nie jest to takie liche, dokładnie. Zaraz będziemy łączyć z zaokrąglonym drugim bokiem. Wtedy tylko druga strona jeszcze i zobaczymy, jak ten efekt końcowy będzie wyglądał. Troszkę się trzeba tutaj okręcić tych śrubeczek, bo jest ich 40 w całej konstrukcji, ale są banalnie proste do zamontowania. Jak wspominałam, załączony śrubokręcik krzyżakowy, nie trzeba żadnych narzędzi, proste dla każdego. I nauczki, jeżeli ktoś będzie kiedyś składał takie podwyższone łóżko na sadzonki, to proszę zwrócić uwagę, żeby nie przykręcić za dużo tych elementów z jednej strony, tak jak ja to właśnie zrobiłam, bo no wyjdzie nam to fajne, tylko nieskończone z drugiej strony, więc niestety będziemy musieli odkręcić jedną część i ją przemocować, ale nie jest to jakieś wielkie zadanie, odkręca się, mam nadzieję, tak samo proste jak się przykręca, więc myślę, że damy radę. No to walczymy dalej. Coś nie możemy, spróbujmy odwrotnie. Dobra, lecimy. No i tak jak mówię, górno. Chcąc sobie zaoszczędzić pracy, no to niestety trzeba sprawdzić, żeby te elementy się nam zgadzały. Jeden musimy wyjąć. Nie ma chyba większego znaczenia, który, więc może odkręcę pierwszy, jaki jest. W przypadku, gdy będziemy chcieli rozebrać to na części, przenieść ewentualnie w inne miejsce, nie ma problemu z rozkręceniem. Wszystko fajnie się skręca i tak samo odkręca, więc sprawa jest w miarę szybka. Nie zajmuje to dużo czasu. Dobra, mamy wykręconą naszą część, która była z dołu. Zaraz ją dodamy z drugiej strony. Tutaj sobie jeszcze przykręćmy może to, żeby już była ta strona kompletna. Tutaj ładnie się nam zachodzą. Jak widać, po paluszku też się da. Więc i tak jak przedtem. Zaczynamy od górnej, dolnej, żeby te środkowe się nam trzymały. Na razie tak luźno, zaraz dokręcimy. Ja tak staram się je tutaj jak najbardziej dokręcić do końca, żeby nie trzeba było mnóstwo w tym śrubokrętem kręcić później. Więc na ile tutaj palce dostaną i na ile się da dokręcić palcami, to tak mi się wydaje, że chyba najszybsza metoda. Gdzie ten był tutaj?
Jak widać, zrobiliśmy podkład na spód, wyłożyliśmy gałęzie iglaków. Na wierzch jest ułożony karton. No i sypujemy kompost. Jest to normalna ziemia uniwersalna do roślin otrawnych i warzyw. Tak, moi drodzy, wygląda nasze łóżko przygotowane pod warzywa. Jeszcze to trochę rozgrabimy. Weszło nam tutaj 11 worków 80-litrowych na takie łóżko 2,40 na 90. Z tego co wiem, można zakupić mniejsze, można go złożyć w innej formie, kwadratu, prawie kwadratu, jeżeli ktoś woli w takiej postaci. Serdecznie zapraszamy na kanał i proszę subskrybuj.